no jestem, dopiero się budzę. No, dopiero się budzę. Jedziemy na wycieczkę. Ta wycieczka przypomina mi nasze pierwsze tournée do Stanów Zjednoczonych, kiedy, żeby wylądować w Nowym Jorku, najpierw musieliśmy polecieć do Helsinek w drugą stronę. A my teraz, żeby lecieć na zachód, musimy zjechać najpierw w dół. Co to jest? Co to miało znaczyć? No ty tak mówisz. A wiesz, że to jest bla, 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 bla? Że to jest jakieś mówienie bez znaczenia? To jeszcze raz sobie jedziemy. Akcja. Akcja. Jedziemy na wycieczkę. Będą akcje. Będziemy nagrywać akcje. Panie kapitanie, na dół. Na dół, panie kapitanie. Halo. Na dół. Dobrze. No patrz. Dobrze. Always look at the bright side of life. You know, you come from nothing, you're going back to nothing. Hej, kapitanie, na dół, gdzie tu idziesz? Na dół, na dół, na dół. Jeszcze kawałek, dobry pies. To jest Franek zajebisty chrześniak. Dzień dobry, jestem Ludwik Siadlak, a to jest mój codzienny vlog Trenerskie Życie w Obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji, praktycznych metodach przejmowania władzy nad światem i poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych. Gdzieś tutaj naokoło mojej facjaty widzisz taki mały dzwoneczek, którego kliknięcie spowoduje uruchomienie powiadomień o nowych publikacjach na tym kanale, dlatego korzystaj do woli, subskrybuj, lajkuj, komentuj i zadawaj pytania, na które ja z przyjemnością odpowiem. Natomiast dzisiaj trwa nasz zjazd rodzinny, którego przebłyski mieliście okazję przed chwilą widzieć. Jednym z uczestników tego zjazdu jest Bartek. Bartek był jednym z bohaterów, wirtualnych bohaterów jednego z odcinków tego vloga. W odcinku, który nosił tytuł Dlaczego uśmiecham się do kobiet? A okazało się, że jednak nie jestem Bartka kuzynem, tylko jestem jego wujkiem w międzyczasie, więc to jakby jest errata tamtego odcinka. Natomiast Bartek oprócz tego, że jest moim bratankiem, siostrzeńcem. Jednocześnie jest kompozytorem, wydawcą swojej muzyki, muzykiem przede wszystkim, autorem dzieł. I teraz rozmawialiśmy o prawach autorskich dzisiaj, dlatego że jeżeli coś tworzymy, to możemy to opublikować na prawie all rights reserved, czyli wszystkie prawa zastrzeżone i nikt nie ma prawa skorzystać z mojego dzieła tak długo, jeżeli nie uzyska ode mnie pisemnej zgody, a taką pisemną zgodę pewnie wydam dopiero, kiedy ktoś mi zapłaci za to, że korzysta z mojej twórczości. I tak rozmawialiśmy sobie o tym, że hej, no okej, można to w ten sposób opublikować, można trzymać się tych starych metod, które do tej pory funkcjonowały, ale to jest troszeczkę tak, jak któryś z naszych podcasterów rodzimych ma takie ustawione cover photo na Facebooku, które mówi, że nie możesz robić dzisiejszego biznesu wczorajszymi metodami i oczekiwać sukcesu jutro. Dlatego, że musimy cały czas być na topie i musimy korzystać z takich rozwiązań, które są przede wszystkim skuteczne i które są dostosowane do realiów tego, co się dzieje w naszym społeczeństwie. I teraz nasze społeczeństwo coraz bardziej się otwiera. Mamy takie serwisy jak na przykład Wolne Podręczniki, gdzie też autorzy publikują swoje treści, nie oczekując za to opłaty za każdym razem, kiedy my taki podręcznik pobieramy. I oprócz tego All Rights Reserved możemy opublikować nasze treści na licencji Creative Commons. Creative Commons to jest zestaw licencji, gdzie możemy wybrać, czy chcemy, żeby taka licencja wymagała od kogoś, od użytkownika naszej treści, na przykład podania naszych danych, naszych namiarów do strony internetowej, naszego nazwiska, jakiegoś linku szczególnego itd. Albo możemy wybrać licencję SA, Share Alike, czyli jeżeli ktoś korzysta z naszego dzieła, to może je opublikować, ale ono musi być również na licencji Creative Commons. Albo licencja, z której korzysta Bartek, czyli Creative Commons Non-Commercial. Można korzystać z jego dzieł do woli, ale nie wolno na tym zarobić. I teraz to jest takie dosyć problematyczna licencja z tego względu, że na przykład ten vlog teoretycznie jest vlogiem diabełku, odejdź stąd. Jest vlogiem niekomercyjnym, jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Ale przecież ja za chwilę będę chciał, na przykład w połowie tego vloga, wrzucić spot reklamowy, czyli nic innego jak na przykład zajawkę dotyczącą moich produktów czy usług, które oferuję na rynku. W tym momencie to będzie przedsięwzięcie, które będzie się komercjalizować. No to nie będę mógł skorzystać z na przykład muzyki, którą serwuje na swoim SoundCloudzie Bartek.
I z mojej perspektywy jest to dosyć mocno ograniczające, dlatego że ja nie jestem w stanie w tym momencie wykorzystać tego rodzaju muzyki, a jeżeli mamy przedsięwzięcie niekomercyjne, to przedsięwzięcie niekomercyjne z reguły jest tak jak sztuka absolutna, czyli sztuka dla sztuki, która nie ma za zadanie sięgnąć do jak najszerszego audytorium, dlatego że to biznes jest tym, który próbuje zrobić ten lejek sprzedażowy, czyli sięgnąć jak najszerzej, żeby zawężając coraz bardziej tych ludzi, którzy są zainteresowani, wreszcie dotrzeć do swoich klientów. Stąd właśnie budujemy zasięg, żebyśmy byli znani jak najszerzej. I teraz autorzy tacy jak Bartek, którzy nie pozwalają na to, żeby skorzystać z takiego dzieła do przedsięwzięć komercyjnych, de facto blokują sobie dosyć szeroką możliwość promowania swojego nazwiska, dlatego że jeżeli ja publikuję to na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa, BY, i jednocześnie nie dodaję tego członu non-commercial, no to w tym momencie wszyscy reklamodawcy, którzy tworzą tego rodzaju spoty reklamowe, oni mogą je wykorzystać i pisać, ok, Bartek Fischer, którego muzyka jest dostępna na SoundCloudzie, jest autorem tego tła muzycznego, które wykorzystuje w swoim spocie reklamowym. I to jest coś, co później powoduje, że okej, jeżeli taki Bartek pojawi się na jednym, drugim, trzecim, czwartym vlogu, czy w czołówce reklamy, czy w czołówce podcastu, no to ludzie zaczną się do niego zgłaszać, mówiąc, hej, ja też bym chciał z tego skorzystać. Zaczną z tego korzystać najpierw niekomercyjnie, a później ktoś powie, hej, no fajnie, że korzystasz, robisz te wszystkie rzeczy i udostępniasz je za darmo, one są bardzo fajne, ale ja chcę, żebyś ty dla mnie napisał coś, co będzie tylko i wyłącznie dla mnie i ja ci za to zapłacę całkiem niezłe pieniądze. I w ten sposób buduje się tego rodzaju przedsięwzięcia, czyli to, o czym tyle razy czytamy w przeróżnych książkach dotyczących budowania swojego biznesu. Jeżeli nie masz nic, pracuj za darmo, dawaj ludziom swoją wartość i później dopiero możesz poprosić o jakieś wynagrodzenie. Dokładnie tak działają serwisy takie jak Patreon czy Patronite, nasz rodzimy. Dlatego że, nie wiem, jeżeli mówimy o podcasterach, ja mam swój Lifehacking Podcast, którego jeszcze nie w żaden sposób nie komercjalizowałem, któremu jeszcze nie założyłem konta na Patronite, ale oprócz takich vlogerów jak Mirek Burnejko czy jak Krzysiek Gonciarz, Diabełku, trwa nagranie, uciekaj stąd. Pardon. To mamy też naszych rodzimych podcasterów. Jest podcast Lepiej Teraz, jest podcast Z Pasją o Mocnych Stronach, jest podcast Biznes Myśli, jest podcast Zombie vs. Zwierz. Nie pamiętam, kogo tam jeszcze wspieram, czy też obserwuję. To są ludzie, którzy dawali swoją wartość za darmo, bezpłatnie i dalej to robią, ale dzięki tym serwisom, które wymieniłem, oni pozwolili, otworzyli furtkę na to, że hej, słuchaj, jeżeli to jest dla ciebie dobra wartość, no to chcesz mnie wesprzeć? Proszę bardzo, nie mam nic przeciwko. Nie musisz tego robić. To nie jest tak, że to jest paywall i nie dostaniesz nic więcej, dopóki nie zapłacisz. Ale możesz chcieć wyrazić swoją wdzięczność. Dokładnie tak samo, jak ja dzisiaj wyraziłem swoją wdzięczność napiwkiem po drodze tutaj w jednym z fast foodów, w którym się zatrzymaliśmy, przejeżdżając po prostu szybko, żeby zgarnąć jakąś kanapkę i kawę po drodze. Gość był tak sympatyczny, tak serdeczny, tak uśmiechnięty, że oprócz tego, że przeciągnąłem przez kartę i zabrałem z okienka swoje rzeczy, to on dostał ode mnie napiwek, bo po prostu wywołał u mnie uśmiech. I w ten sposób właśnie wynagradzamy siebie. Możemy to wynagrodzić dobrym słowem, możemy to wynagrodzić podziękowaniem, uśmiechem, albo kilkoma złotówkami przelanymi na konto twórcy, albo wręczonymi bezpośrednio do ręki. I dlatego wydaje mi się, że bardzo warto, oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, wydaje mi się, że bardzo warto publikować swoje treści bezpłatnie, dzielić się nimi, czyli tak jak mówił Gary Vaynerchuk, jab, 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 right hook, czyli najpierw dawaj, a później dopiero możesz poprosić o to, żeby zostać za to wynagrodzonym, czy też wynagrodzoną. Ten blog, mójsiadlak.com, mój podcast, Lifehacking Podcast, czy ten vlog, Trenerskie Życie w Obrazkach, to są przedsięwzięcia na razie zupełnie niekomercyjne, dlatego że ja cały czas jestem na etapie dawaj. O nic nie proszę, na razie nawet jeszcze nie mam pootwieranych kont,
na Patronite, żeby ktoś, kto ma taką ochotę, mógł mnie wesprzeć, dlatego że finansowo radzę sobie na tyle dobrze, że nie mam takiej potrzeby, aczkolwiek wydaje mi się, że psychicznie i emocjonalnie byłoby to bardzo fajne, gdybym widział, że nie tylko dajesz mi teraz na dole lajka pod tym filmikiem, ale również wspierasz właśnie tak cały czas, oczekując ode mnie nowych treści, napędzając to, żeby te treści były jeszcze lepsze. I cóż, chyba tyle na dzisiaj. Ja wracam do cieszenia się obecnością rodziny i muszę przesłuchać nowe kawałki Bartka, bo ostatnio opublikował. A teraz bawcie się dobrze. Dzisiaj się już pewnie nie usłyszymy, ale do zobaczenia jutro znowu z lotniska. Przepraszam, jutro jest poniedziałek, jutro się nie widzimy na lotnisku, jutro nigdzie nie lecę, lecę we wtorek, więc na razie do zobaczenia, cześć!